Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 85, tak jest, 85 odcinek Assassin's Creed Odyssey, więc jesteśmy cały czas na Kitirze. No i zobaczyłem na mapce, że bardzo niedaleko nas jest kolejne jakieś zadanko poboczne. No to zobaczmy sobie. Mistios, my husband. What's wrong with him? He's an idiot. That's one problem I can't solve. He's a fisherman who thought he could make better drachmi hunting lynx. Spent everything we had on a bow. I haven't seen him in 3 days. Please, Mistios, will you find my idiot? Not only will I find your idiot, I'll bring him home. Thank you. He was last seen west of Scandia Harbor. Please, hurry. So he's an idiot, but he's a good huntsman? He struggled with fish, Mistios. Tiny, toothless fish. And now the fool is hunting lynx. You said your husband headed... The biggest lynx live in the caves near the ruins. Knowing my idiot, that's where he'd go. How much is your husband worth to you? You can keep his bow. It was the talk of the Agora before he bought it. Then I'll make sure he never uses it again. He's been gone a while. I should get going. You'll find him. I know it. How? Because you're not an idiot. No dobrze, polowanie na idiotę. To jest naszym obecnym zadaniem. No dobra, no to poszukajmy tego idioty. Czyli odprowadź łowcę do portu Scandia. Ostatni raz widziano go w okolicach Zatoki Scandia w Kitirze, czyli tu, gdzie jesteśmy. Polował w jaskini w północno-zachodniej części zatoki. Dobra, czyli na bank tutaj, nie? Północno-zachodnie. No tak, no to na bank będzie tam. Czyli bardzo niedaleko. I co, on się tutaj zgubił? Nie, no to na bank nie jest tutaj. No, to nie jest nawet jaskinia. To będzie co, dom przywódcy? Skarbiec w Scandii. Dobra, no to jak już tutaj jesteśmy, no to może ogarnijmy sobie ten skarbiec. Czyli co, wszystko w sumie mamy już zaznaczone. No to dawaj, jedziemy. Pięknie. Myślałem, że nas zauważą, ale nic z tych rzeczy. Tędy nie przejdziemy. A jakieś wejście na bank tutaj jest? Czyżby górą? A nie, dobra, tędy. Pięknie! Ależ roztrzaskana czaszka. No to co, mamy tutaj zapasy wojenne. Jakieś jeszcze rzeczy do wylutowania. Cyk, pierwsze zapasy spalone. No i dobra, drugie również. Okej, czyli to mamy już zaliczone. No dobra, w takim razie to chyba tutaj będzie, więc widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy pewni, że to jest na bank tutaj. Już Ikaros nam też mówi, że jesteśmy blisko celu. Znaleźliśmy wejście do jaskini. No i teraz zobaczmy sobie. Dobra. Czyli jesteśmy gdzie powinniśmy być. I coś tam jeszcze jest. Aha, znajdź torbę z trucizną w mykeńskich ruinach. Dobra, czyli tam też się będziemy musieli udać, ale na razie wchodzimy sobie do tej jaskini. Grota myśliwego. Dobra, tu jest jeszcze jakiś skarb w tej grocie, więc fajnie by było go sobie teraz zaznaczyć. Dobra, mamy go. Okej, no to idziemy i po skarb, i po tego łowcę. O! Dobra, jest. Siema. I co, mogę podnieść? Aha, dobra, czyli mamy go odprowadzić do jego żony. No ale najpierw weźmy sobie jeszcze skarb. Dobra, czyli no nie poradził sobie ten myśliwy. Znaczy, to jest ogólnie rybak, ale taki jakiś niedołężny, bym powiedział. No dobra, no to tutaj w sumie nic ciekawego nie będzie. Wsadzamy go na konia, lecimy do żony i odstawiamy go na miejsce, nie? Ale o kurde! Coś nas tutaj atakuje? Dawaj, spieprzamy stąd. Dobra, widzimy się przy żonie. No i dobra, już jesteśmy na miejscu, teraz musimy go tylko odłożyć.
No i dobra, zadanie wykonane. Tak, teraz porozmawiamy z żoną. Mr. Idiot. My love, you're alive. So, are we having links for dinner? Enough about the links. I'm happy to see you reunited. Wonderful. I'll leave you to... Here. No dobra, najważniejsze, że zadanie zostało wykonane i mamy nowy łuk Znamienia Śmierci. Zobaczmy sobie ten łuk. Dobra, czyli to jest ten. Czyli tak, obrażenia no, są dosyć większe. Nawet sporo, tylko że ten łuk nam daje zwykłe strzały, stają się zatrutymi strzałami. To jest nawet spoko, plus 20% obrażeń od trucizny i plus 15% obrażeń od asasyna. Tutaj mamy plus 12% obrażeń wojownika, plus 30% do potencjału żywiołów. A tutaj od ognia, od trucizny również i plus 16% do obrażeń łowcy. Tak więc myślę, że i tak będziemy kontynuowali z tym obecnym łukiem, który mamy. I sobie go wzmocnimy za niedługo, ale myślę, że potrzebujemy jeszcze sporo drewna, aby to zrobić. Dobra, spójrzmy teraz na zdolności, bo mamy jeszcze 3 punkty zdolności do ogarnięcia. A właśnie, i tutaj też Songo zwracał mi uwagę, że mamy te poziomy biegłości jeszcze, tylko że ja tutaj zdupczyłem coś w tym drzewie łowcy i myśmy poszli w szybki ostrzał. Songo mówił, że dużo lepsze było strzelanie przez ściany, czyli to. Tak, wypuść widmową strzałę, która przenika przez tarczę przeciwników, a nawet ściany i zadaje 260% obrażeń łowcy. Dobra, to sobie to weźmiemy, przypiszemy teraz tą zdolność zamiast tego szybko strzału. No i ulepszymy jeszcze dwukrotnie. Czyli teraz dalej przenika przez tarczę przeciwników, a nawet ściany i zadaje 340% obrażeń łowcy. Możesz używać strzał specjalnych. Dobra, czyli wszystkie punkty zdolności mamy wydane, no to teraz trzeba sobie zobaczyć, co dalej będziemy robić. Czyli tak, no tutaj jeszcze mamy te zadanka związane z tą Dioną. Czyli to jest to, znajdź tor bez trucizną i porozmawiaj z nadzorcą portu o tym, jak możesz pomóc Dionie. Czyli ta torba z trucizną, no to już wiemy, gdzie ona jest. I znajdź kapitana i zabij go. Ale właśnie, ja miałem pewne podejrzenia, że to zadanie zostało nam przypisane w złości, nie? Przez tego zarządcę portu. No ale tutaj i tak mamy, naszym celem jest, aby porozmawiać z tym nadzorcą o tym, jak można pomóc Dionie. Dobra, no to tak, najpierw zobaczmy sobie tą torbę z trucizną. No i ona znajduje się tutaj, czyli w tych minojskich ruinach. Tam teraz się będziemy udawać. Dobra, jesteśmy już pod samymi ruinami. Ja jeszcze sobie je przeskautuję tutaj szybciutko. Dobra, nawet nie wiem, co tam nam się zaznaczyło. Dobra, czyli mamy dwóch więźniów uwolnić, znaleźć starożytną tabliczkę. Czyli jest tutaj drugi więzień i skarb. Ale tej tabliczki ani skarbu jeszcze nie widzę. Dobra, jest tabliczka, a jeszcze skarb bym chciał. Aha, czyli to jest pewnie ten skarb. Dobra, no to zaczynamy. Myślę, że nie będziemy tutaj czekali na noc. Spróbujemy to sobie zrobić za dnia. Czyli tak, którego najpierw zabić? Myślę, że tego. O kurde, oni są dosyć mocni. Nie zabiję ich od razu. No to... koniec. Nie zrobimy tego po cichu. O kurde. Dobra, siema panowie. I teraz tak, czyli na tego... Dobra, to nie miał być ten, ale okej, niech będzie. Jeszcze raz. Dobra, dokończymy go zwykłymi atakami. Kurde, pies jeszcze się włączył do ataku. Myślę, że najpierw najrozsądniej będzie pozbyć się tego gościa, który zatruwa. Dobrze.
Dobra, teraz dawaj tego psa. Pięknie. Kolejny przeciwnik z dosyć dużą ilością zdrowia. O kurde. Lekkie obrażenia. Pięknie. Dobra, to chyba wszyscy, a nie, jeszcze kogoś tam słyszę. Pozbierajmy sobie tutaj wszystko. Dobra, okej, jest jeszcze ten łucznik. Zatruł nas. Patrzcie, jak ucieka skurczysyn. Dobra. I końcowa zdrowia. Dobrze. Okej, mamy teraz tutaj takie wyzwanie, aby zabić 100 łuczników, jeszcze 60. No i dobra, czyli tak, tutaj był jeden z tych więźniów. Więc go uwolnimy jako pierwszego. Idziemy teraz po drugiego i po całą resztę rzeczy, aby zakończyć to, tą lokację, a także aby wykończyć nasze obecne zadanie. O, starożytne tabliczki, świetnie, że je też znaleźliśmy. Dobra, i teraz tylko ten główny skarb, tam też znajdziemy truciznę. Dobra, teraz musimy oddać torbę z trucizną Dionie. Tak możemy wykonać to zadanie. Ale zanim do niej, albo dobra, pójdźmy teraz do niej. Bo chciałbym tylko się przekonać, czy to zadanie, które dostaliśmy ostatnio od tego zarządcy portu, czy jest legitne, nie? Zobaczmy. Dobra, jest Idiona, siemaneczko. Your sister sends her regards. Did you find out anything about this traitor? There seems to be a traitor in the temple, but she's unsure who. There was just a note reading, "Do not trust the fates." Interesting. It really is as my sister says. We can't trust anyone. Thank you, Miss Theos. I'll watch my back. Is there something else? Here's your apothecary's bag. With this, we can make sure all our priestesses are armed for battle. Excellent work, Mistios. I have more questions. About me, maybe? This associate of yours, where is he? Ask for the harbor master at the tavern in Skandia Harbor. He'll be the obnoxious drunk. I'll be back. A nie, dobra. Dobra, czyli to zadanko jest oficjalnie zlecone przez Dionę. Więc, dobra, pójdźmy sobie je teraz wykonać. Czyli tak, to będzie ostatnie już zadanie. Tutaj chyba na tej wyspie, tak mi się wydaje. Czyli to jest to zlecenie w atolu. Dobra, znajdź kapitana i zabij go. Czyli kapitana można znaleźć na wraku statku na południe od Kitiry. A właśnie, czyli chyba tutaj, tak? Wrak statku zauważono w atolu Hytra. Na wyspie leżącej na południe od Zatoki Skandeja. Kapitan ukrywa się gdzieś w okolicy obozowiska w pobliżu wraku na wyspie. No dobra, no to teraz tutaj się udamy. Tutaj gdzieś port też był, no, dokładnie tutaj. No to będziemy płynąć. Dobra, już dopływamy do tej wysepki. Okej, mamy też wrak statku. Dobra, zostawmy może łódeczkę tutaj, tak żeby później się nie pieprzyć się z nią. No i dobra, zapytajmy się Ikarosa, co tutaj się dzieje. Aha, czyli kapitan jest tutaj. Dobra. Coś tam się jeszcze dzieje. I to chyba wszystko na tej wysepce. No dobra, no to wjeżdżamy tam. Na pełnej, myślę. Dobra, więc tak. Zaczynamy. Cyk. Dawaj dalej. Pięknie, dobra, kapitan zabity, no prawie. Końcówka życia mu została. No i cyk. Dobra, czyli zadanie wykonaliśmy. Czyli co, będzie można już wrócić do Diony.
jej o tym wszystkim opowiedzieć. No ale jak już jesteśmy na tej wysepce, to jeszcze zobaczmy sobie tą jaskinię. Nowe zadanie w pośpiechu. Wróć do Diony. Dobra, dobra, zaraz to załatwimy. Okej, czyli w tej jaskini widzę, mamy jeden skarb. No to pójdźmy sobie po niego, zobaczmy, co tutaj się dzieje. O, skarb będzie pod wodą. Zajebiście, podobają mi się te tutaj wszystkie wstawki właśnie, że wchodzimy sobie do jaskini i tak naprawdę nie wiemy, co tam nas czeka, nie? Czy jakiś labirynt może, czy właśnie woda, czy cokolwiek innego. I niby właśnie zarzucane jest Assassin's Creedowi i w ogóle grom Ubisoftu, że o, wszystko jest takie powtarzalne i w ogóle słabe i tak dalej, ale wiecie co, ja w ogóle ani razu podczas grania w tą grę, a już dobijam do około 70 godzin grania w Odyseję, też gdzieś około 70 godzin grałem w Origins, aby tamtą grę splatynować. Myślę, że podobna ilość czasu będzie, znaczy no dużo większa ilość czasu będzie potrzebna na splatynowanie Odyssey, ale chciałbym tutaj tylko zaznaczyć, że ani razu ja nie czuję się, że robię powtarzalne rzeczy, bo każda, wiecie, wyspa, jaskinia, znak zapytania, niby może jest to to samo, nie? No bo tutaj była kolejna jaskinia, mieliśmy znaleźć tylko jeden skarb w niej, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, nie? Że to tak naprawdę to nie jest to samo, że niby to samo, ale jednak nie to samo, nie? Ale ja się czuję ogólnie zajebiście grając w tę grę. I mam nadzieję, że wy czujecie się też zajebiście ją oglądając razem ze mną. Dobrze, więc wracamy do Diony i co? Zamykamy chyba już te zadanka. I freed your mercenaries and dealt with the captain as you desired. That's good news. You've dealt a heavy blow to the cult's forces. You're getting sexier by the minute. Anything else? I've done what you asked. What now? My scouts will meet us at my villa. They'll fill us in on what they've discovered, thanks to your efforts. I have something else to attend to, but if I get there and we have some time on our hands, by the fates, we'll have some fun. You'd better hurry. I'll see you at the villa. I will. No dobra, czyli to zadanko zostało już zaliczone w pośpiechu, ale co, dostaniemy chyba kolejne. Zadanie ukończone, też miejsce w kosmosie. Dobra, co dalej? Nowe zadanie, wola bogów. I spotkaj się ze służącą w willi. Dobra, gdzie jest ta willa? Tutaj. 70 metrów stąd, no to bardzo niedaleko. No i zobaczmy. Coś mi się tutaj tak powoli wydaje, że zostaliśmy wykorzystani, ale zobaczmy. We've been expecting you. Please follow me. She's instructed me to take good care of you before she arrives. Your shoulders must be aching. I'm sure I can help loosen you up before Dione arrives. No dobra, czyli tutaj mamy przygotowane łoże na masaż. Ale ja tutaj coś podejrzewam, podstęp. You look like you're ready to go. A może nie? Securing Kythira can wait. Good, because I can't. By the fates! Did she leave already? Yes, quite a while ago, in fact. The Oni said something about the scouts and their report. Where are they? The Oni is done with you. Malaka! A więc jednak, kurde, miałem dobre przeczucie. Dobra, no to o kurde, jedziemy z nimi, a tutaj wydaje się, że są dosyć to potężni przeciwnicy. Dobra, czyli po prostu mamy ich zabić. O kurde. Ale nie sprawią nam żadnych kłopotów, myślę.
Dobra, wszyscy zabici. Zobaczmy, co mogliśmy tutaj wylutować z nich. Na pierśnik najemnika i coś tutaj jeszcze jest. Drachmy, szkło obsydianowe. Dobra, i teraz co? Mamy przesłuchać służącą. You, what's going on? I was just doing as I was told. The Oni told me to take you to the garden. Please don't kill me. Why did they attack me? I freed these men myself. The Oni played you like she did the High Priestess. The captain you killed was a leader for her sister's reinforcements. And the poison was to be used against you if you proved too dangerous. I'll show that snake exactly how dangerous I am. Why is the Oni doing this to her own people? The Oni hates her sister. She's been second best all her life. So she joined the cult to take power? I never expected her to take it this far. I'm going to kill this traitor. She's on her way to kill the High Priestess at the altar, north of the temple. You'll have to hurry. The altar? Good. Aphrodite will have a sacrifice tonight. Do you trust the face you see in your reflection? I don't. No dobra, czyli okazało się, że to Diona jest czcicielką. Diona Skytiry miała w sobie jakiś uwodzicielski pierwiastek. Wszyscy ją uwielbiali, a przynajmniej tak mówiono. A jednak za jej zalotnym spojrzeniem i nieśmiałym uśmiechem krył się mrok. Jej misterne intrygi obracały sojuszników we wrogów, a spokój w chaos, o ile odpowiadało to potrzebom czcicieli. No dobra, czyli pójdziemy sobie teraz ją zabić i to jest ona, tak? Tak, czyli tutaj będziemy mieli już wszystkich zabitych i zobaczymy sobie, co to jest za mędrzec. No dobra, no to idziemy ją zabić, czyli dotrzyj do ołtarza i rozpraw się z Dioną. Czyli to jest, tam widziałem 500 metrów stąd, czyli tutaj, tak? Dobra, no to lecimy. Dobra, już powoli dobiegamy na miejsce ołtarza i zobaczmy, czy tutaj będą jacyś strażnicy, czy tylko te dwie kobiety. Chyba tylko one, jak widzimy. Aha, zachowaj anonimowość, dobra. Dobra, czyli co my tutaj mamy zrobić, bo jeszcze kurde nie wiem. Na pewno zachować anonimowość, czyli co, musimy podsłuchać ich rozmowę i z tego wywnioskować, która jest prawdziwą Dioną, no bo to są bliźniaczki. Aha, dobra, tutaj chyba chodzi o to, że musimy tamtego gościa zabić. Zachowaj anonimowość, że nikt ma nas nie ścigać, nie? Chyba o to chodzi. Dobra, to pójdźmy się z nim rozprawić. Szuka nas cały czas. Ej. Dobra. Czyli teraz. A nie, dalej trzeba zachować anonimowość, no to... A, bo tutaj kolejny za nami biegnie. No dobra, to dawaj go. Dobra, teraz chyba to już na pewno wszyscy, nie? Tak, taką mam przynajmniej nadzieję. Dobra. I can't believe you're twins. She's always been jealous of my success, mercenary. Living in my shadow has finally broken her. Kill her now. Lived in my shadow. I loved you, Dioni. I never wanted to be your superior. Mistios, you must kill her before she lets the cult take over Kythira. It pains me, but it must be done. You wouldn't feel a thing, you monster.
I'm not sure you ever have. The High Priestess will know what was in the note from her handmaiden. Do not trust the Fates! How could you possibly know that? Her end must have been so tragic she renounced the Fates. The poor girl. It was all my fault. I sent her to spy on you, and you had her killed when she threatened to expose you. Don't listen to her lies. I am the High Priestess. I could just kill you both. Maybe I should. Kill us both? You truly think they care which one of us lives or dies? She speaks true. By the Fates, with both of us dead, the cult will simply send their own High Priestess to fill the void. You would know what the cult would do, wouldn't you, snake? What if I let you settle this yourself? Walk away and you'll have more blood on your hands. Leoni will surely slay me. Snake! She knows I am the one who will perish. If you do nothing, the fall of Kythira will be all your fault. Enough! Slay Leoni where she stands! Do the right thing, Mystios. Slay Leoni! Shut up! Dobra, czyli ta z lewej, tak mi się wydaje, jest Dioną. You haven't fooled me. It's over, Dioni. You idiot! Aphrodite, aid me! Dobra. Don't trust the Fates. This is the note I gave the High Priestess. Kurwa, ale dosiadałem zrobić. By the Fates! What have you done, my beautiful stranger? You snake! You slayed Kythira's dear High Priestess. They're going to be very cross with you. And now I'm going to kill her sister! I won't go down as easy. I bite, remember? I always bite! Kurde, ale nie jestem przekonany, czy na pewno popełniłem błąd. Dajcie mi znać, czy wy wiedzieliście, która to jest naprawdę Diona, a która to kapłanka. Dobra, może wyjdźmy stąd, bo tutaj nie do końca najlepiej się walczy. Ostatni cios teraz z tego, no i została sama Diona, która już nie będzie, myślę, godną przeciwniczką. No i cyk! Szkoda tylko, że zabiliśmy niewinną kapłankę. Dobra. Czyli zadanie ukończone, czcicielka zabita, pancerz nieśmiertelnego dostaliśmy, list do Diony. Okej, czyli czciciele pokonani, no to Diona już zabita, no i teraz właśnie mamy już 5 tropów. Czciciel wspomniał o wieszczu w liście do Chryzis, mędrzec jest mistykiem, mędrca nie ma od długiego czasu, mędrzec badał starożytne ruiny i mędrzec przebywa w Kios. Dobra, no to odkryjmy sobie go, lub ją. The cult of Cosmos will burn the old world to ashes and build a new. Dobra, czyli jest to Jokasta zwana Wieszczką. Jokasta zwana Wieszczem, oddechem Boga, mistycznym mędrcem, trzymała w garści serce świata. To Jokasta karmiła wyrocznie delficką przekazywanymi dalej kłamstwami. To Jokasta nakazała Chryzis porwanie Deimonii i wychowanie jej, jakby była jej córką. Jokasta wypaczała każdą modlitwę i każdy rytuał religijny, zmieniając je wszystkie w ofiarę składaną kosmosowi. No dobra. Elegancko, czyli no już niedużo tych czcicieli nam pozostało, tak więc bardzo się z tego powodu cieszę. Dobrze, czyli tak, odkryto wszystkie tropy, odblokowaliśmy też nowy grawerunek. No dobra, więc tak, teraz może zobaczmy, co będziemy dalej robić, no bo tak. Dobra, wejdźmy sobie jeszcze w mapkę, bo tutaj chyba wszystko już mamy zrobione, no prawie wszystko. Ale myślę,
że tutaj już nie ma sensu dalej już wykonywać te wszystkie czynności, no bo tak jak mówiłem, że nie trzeba wszystkich pytajników ogarniać, trzeba po prostu postawić stopę na każdym terenie dostępnym w tej grze. No dobra, to ja się może zastanowię przed następnym odcinkiem, co dalej będziemy robić. A teraz, moi drodzy, będziemy się żegnać. Tak więc wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano!